Hej, siemaneczko, tutaj Pajter. No i w tym wideo, jak widzicie, opis, wiecie o co chodzi. Chciałem wam pokazać taką oto małą armatkę TNT, która wam się na pewno przyda na serwer PvP, bądź serwer z frakcjami PvP. Nie jest to właśnie duża armatka, jak widzicie, i ona też nie jest bardzo aż tak efektywna, ale mi się wydaje, że też będzie przydatna. Chciałem wam tutaj zademonstrować w ogóle, jak ona działa. Zobaczcie. Bam. Aż tak daleko nie dochodzi, no ale mi się wydaje, że jak najbardziej wystarczy. Bam. No dobra. Tyle widzieliście. Jak widzicie, niszczy tutaj nieźle. Teraz wam pokażę, jak ona, jak on się buduje. Przede wszystkim zróbcie sobie na przykład, bądź na przykład, taką platformę 4x4. Tak, od dowolnego rogu, bo w sumie nie od dowolnego, zależy też, w jakim kierunku chcecie budować. Ja na przykład zrobiłem teraz tą w tamtą stronę, dlatego też to, ten dołek, który będzie tutaj, znajdował się wtedy tutaj, o tako, to wtedy będzie leciało tamto. A ja chcę to teraz zrobić w tamtą stronę, dlatego też zrobię taki dołek naprzeciw, w którym umieszczę pistona. Na tego pistona damy blok szlamu. Tutaj za tym blokiem szlamu dam przekaźnik, kliknę na niego raz. Potem wkładam blok, na ten blok dam redstone. O ten redstone, klikając shifta, klikniecie raz dispenser, tak? Teraz tak, weźmiecie sobie piecyki i okrążcie tutaj tak o ten blok szlamu, tak powiedzmy, że od góry. Te oczywiście rogi możecie zniszczyć, tak to oto ma wyglądać. Teraz tak, weźmiecie sobie blok, też właśnie bierzcie najlepiej blok obsydianu, bo czasami może się zdarzyć, że ta armatka się nam zbuguje i na przykład jak rozsadzi wam, powiedzmy, te pistony, szlamy, czy też ten pochodnie, to będziecie chociaż mieli łatwy szkielet właśnie tej budowy, zrobiony już z obsydianu. Dobra, zrobiliśmy to tak. Teraz tak, tutaj za tym blokiem wkładziemy guzik. Zobaczcie, jak nacisnę, tutaj ten oto piston powinien nam się podnieść. Bam. Dobra. Następnie ustańcie sobie tutaj. Kładziecie sobie, sorry, blok tak o. Na ten blok dajecie czerwoną pochodnię. Dajecie z kolei blok na czerwoną pochodnię. Teraz tak, od tej lewej strony dajemy tutaj kolejną pochodnię. Teraz schodzimy na dół. Kładziemy blok tu i tu. Ten usuwamy. Po to, aby dać tutaj teraz przekaźnik. Na niego nie klikamy. Teraz tak, klikając o ten przekaźnik, przytrzymując shift, dajemy kolejny blok. No i na ten blok dajemy tutaj znowu lepki tłok. Dajemy tutaj znowu szlam. Tak? Blok szlamu, o tak, sorry. I teraz po naciśnięciu guziku powinna góra i dół właśnie być zmechanizowana. Jedynie co wam pozostało, to włożenie tutaj TNT tak dużo jak macie, ile wam potrzeba. Ogólnie też sfailowałem, bo na początku nie pokazywałem, jakie itemki będą wam potrzebne, a ich tak naprawdę nie jest dużo. Zobaczcie, 6 dowolnych bloków poza podłogą. Oczywiście podłoga się z tym wlicza, nie? Bo te 6 bloków to jest po prostu tutaj 1, 2, 3, 4, 5 i 26. Aha, tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To właśnie są te 6 bloków obsydianu. 3 piecyki, pochodnie itp. itd. jak tutaj widzicie. Dużo tego właśnie nie trzeba. Dobra, ja tam włożyłem już nasze TNT. Jedynie co pozostało, to odpalić nam tą armatkę, zobaczyć czy działa. Oczywiście do tego domu chyba nie dojdzie. Czy dojdzie? To leciało. No i widzicie, działa. I w sumie to by było na tyle. Zobaczcie, można dom rozwalać, czy tam jaką frakcję, bazę. Jedynie co, jak jedynym błędem co do tej armatki, nie klikajcie tak szybko naraz, ponieważ patrzcie, się zbuguje i rozsadzi nam to armatkę. Patrzcie. Bam. No i dlatego też mówiłem wam, żebyście tutaj robili to z obsydianu, żeby wam pozostał tutaj ten szkielet właśnie tej budowy, abyście potem mogli łatwo z powrotem to wszystko zbudować. No dobra, mam nadzieję, że to wszystko zrozumiane. W sumie w tym wideo to by było na tyle. Jak wam się podobało, piszcie w komentarzach, jak nie to też. Itp. itd. Dobra, dziękuję za uwagę. I do zobaczenia. Hej, pozdrawiam.